Cześć. Dziś pokażę wam jak podłączyć modem Livebox 3. Instalację rozpocznij od podłączenia przewodu telefonicznego. Jeśli wybrałeś internet w opcji do 20 megabitów na sekundę, do swojego gniazdka telefonicznego podłącz rozdzielacz sygnału. Następnie podłącz do niego przewód telefoniczny. Drugą końcówkę podłącz do gniazda DSL na tylnym panelu modemu. Jeżeli korzystasz z telefonu stacjonarnego, podłącz go przez mikrofiltr do rozdzielacza. W przypadku, gdy wybrałeś internet w opcji powyżej 20 megabitów na sekundę, podłącz aparat telefoniczny bezpośrednio do gniazda phone w spliterze. Urządzenie to zostało wcześniej zainstalowane przez montera. Znajdź na spliterze gniazdo oznaczone modem, i podłącz tam kabel telefoniczny. A drugą końcówkę podłącz do gniazda DSL na tylnym panelu modemu. Następnie podłącz Livebox do zasilania i włącz modem. Po kilku minutach na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat. Wykonuj polecenia zgodnie z instrukcją instalacji. Z jednej strony podłącz przewód Ethernet do komputera. A z drugiej do gniazda numer 1 na modemie. Jeżeli komputer jest włączony, przy gnieździe zaświecą się diody. LiveBox 3 posiada 5 portów Ethernet. Na pierwszym i czwartym zawsze jest ustawiony dostęp do internetu. Możesz do nich podłączyć komputer lub dekoder telewizji satelitarnej. Port numer 2, oznaczony kolorem żółtym, ma standardowo skonfigurowany dostęp do telewizji w technologii kablowej IPTV. Na porcie trzecim możesz ustawić zarówno dostęp do internetu, jak i do telewizji w technologii kablowej. Instrukcję, jak odpowiednio skonfigurować ten port znajdziesz na stronie orange.pl. Czerwony port jest przeznaczony wyłącznie do podłączenia terminalu światłowodowego, jeśli korzystasz z neostrady w wersji światłowodowej. Aby korzystać z internetu w pierwszej kolejności, zarejestruj swoją neostradę na naszej stronie. Następnie odpowiednio skonfiguruj połączenie z internetem na modemie. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres strony konfiguracyjnej modemu: 192.168.1.1. Zaloguj się. Domyślny login i hasło to admin. Wybierz zaawansowane i kliknij połączenie z internetem. Następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło do połączenia, wygenerowane w procesie rejestracji usługi Neostrada. Kliknij i zapisz. Jeżeli poprawnie wpisałeś nazwę użytkownika i hasło, na wyświetlaczu pojawi się komunikat: Nawiązywanie połączenia z Internetem, a następnie połączono z Internetem. Więcej informacji o usłudze Neostrada i modemie LiveBox znajdziesz na portalu orange.pl.